Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień, w każdy poniedziałek zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, o podróżach, o ekologii, o weganizmie, także jodze i wielu, wielu innych. Dzisiaj mam kolejnego gościa, który powraca do studia, bo jest to Justyna Świetlicka, znana też jako owsiana.pl, z którą przeprowadziłam wywiad rok temu, ponad rok temu, i był to jeden z pierwszych odcinków podcastu, także bardzo się cieszę, że mogłyśmy z Justyną spotkać się na nagranie ponownie, bo prywatnie widziałyśmy się już wiele, wiele razy i tym razem porozmawiamy o czymś zupełnie innym. Przypomnę, że nasz pierwszy odcinek był całkowicie poświęcony dietetyce, bo właśnie dietetykiem z zawodu jest Justyna, ale temat naszej dzisiejszej rozmowy to jest szeroko pojęta kwestia biznesowo-organizacyjna. W dzisiejszej rozmowie dowiecie się, jak to się stało, że Justyna rzuciła pracę na etacie, jak przygotowała się na to finansowo i jak na co dzień gospodaruje pieniędzmi oraz jakie są plusy i minusy bycia swoim własnym szefem. I ponadto porozmawiamy o tym, jak można w nieco inny sposób podejść do zawodu dietetyka w XXI wieku i zrobić z tego prężnie działający biznes online. Także dla wszystkich przyszłych lub obecnych przedsiębiorców, dla osób, które szukają materiału z serii Girlboss, zapraszam Was serdecznie na rozmowę z Owsianą. Cześć Justyna. Cześć Karolina. Miło mi widzieć Cię po roku. Oczywiście śmieję się, bo dla wszystkich, którzy nas nie widzą, jesteśmy u Ciebie w mieszkaniu w Poznaniu, ale mamy już ponad rocznicę naszego pierwszego spotkania, zarazem jedynego spotkania, kiedy nagrywałyśmy wspólnie. I powiem Ci, że bardzo się cieszyłam na nasze dzisiejsze nagranie, ponieważ bardzo wiele z moich obserwacji się u Ciebie zmieniło. No nie będzie to jakiś update Twój życiowy, dzisiejszy podcast, ale chciałabym właśnie zacząć od tego, że Twoje życie zawodowe przeżyło sporą rewolucję, bo stałaś się freelancerem na pełen etat. Mhm. I konkretnie to właśnie etat rzuciłaś. Tak, dokładnie. To brzmi jak duże wyzwanie. Myślę, że dla wielu osób to jest coś, do czego dążą, a jednocześnie coś, co jest strasznie przerażające. I to, co mnie ciekawi, to to, w którym momencie stwierdziłaś, że jesteś na to gotowa. Mhm. Wiesz co, teraz tak jak sobie myślę, to my chyba nagrywałyśmy odcinek w kwietniu, prawda? No mniej więcej. Okej. Okay, może ja... w marcu. Aha, okej, okay, bardzo możliwe. A ja rzuciłam etat w maju, pod koniec maja, więc właściwie 2 miesiące po tym, jak nagrywałyśmy tamten odcinek. I... Ale jeszcze jak nagrywałyśmy, to nie byłaś pewna. Tak. Nie byłaś pewna, co dalej. Miałam przesłuchać tamten nasz odcinek, bo jestem bardzo ciekawa, o czym ja wtedy mówiłam i pytałaś się mnie o moje plany zawodowe, a ja tak, kurczę, bo ja bym chciała może kiedyś mieć coś swojego, ale nie jestem pewna. Ja chciałam, od zawsze chciałam mieć coś swojego, ale wiadomo, że odejście z etatu i rzucenie takiej ciepłej posady, gdzie co miesiąc wpływają nam pieniądze, jest ryzykowne, stresujące i myślę, że to nie jest zdecydowanie dla każdego. Jeżeli ktoś naprawdę lubi poczucie bezpieczeństwa, to jest trudny kawałek chleba. I ja od początku studiów wiedziałam, że będę miała coś swojego. Tylko jak ja zaczynałam studia, to ja myślałam, że będę miała stacjonarny gabinet. Dopiero po jakimś czasie zorientowałam się, jak policzyłam tak naprawdę, ile trzeba mieć takich indywidualnych klientów, ile godzin trzeba spędzić przed komputerem, żeby wpisywać te diety, to policzyłam, że jakby to się trochę nie spina, bo wynajęcie lokalu, zapłacenie wszystkich rachunków, kupienie jakiejś maszyny do pomiarów i tak dalej, to jest bardzo, bardzo duży koszt. A poza tym jestem taką duszą kreatywną. Kiedyś myślałam, że nie, totalnie nie. A okazało się, że jednak tworzenie swoich rzeczy bardziej mi się podoba. Myślałam, że może jakieś szkolenia będę prowadziła albo warsztaty. Ale to właśnie wywnioskowałam z naszej rozmowy, z tego co pamiętam, że mówiłaś, że jakieś właśnie warsztaty, może w tę stronę. Tak, ale jak prowadziłam warsztaty, to ja byłam bardzo zestresowana i to ta ilość stresu, jakby spróbowałam tego i stwierdziłam, że to nie jest do końca moja droga. To było fajne spotkać ludzi, ale to było zbyt dużo stresu. Może z czasem to mija, ale ja jestem osobą, która chciałaby zadowolić wszystkich i to nie wpływa dobrze, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu się to nie będzie podobało. A w internecie mam jednak to, że
ci ludzie są za ekranem, przy ich komputerach, przy ich telefonach, więc jakby nie jestem tak bezpośrednio wystawiona na to i taki hejt... Mhm. Nie ma jakoś konfrontacji. Tak, nie dotyka mnie za bardzo, jeżeli ktoś coś tam mi napisze, to się nie przejmuje, a jeżeli widzę, że ktoś ma na szkoleniu albo na warsztatach taką kwaśną minę, no to ja od razu się bardzo stresuję i spinam, ale bardzo oddryfowałam od pytania i tak jak mówię, zawsze chciałam mieć coś swojego, ale nie wiedziałam do końca co i to tak właściwie wyszło naturalnie. Ja przez 2 lata pracowałam w tamtym sklepie ekologicznym, który Ci pokazywałam podczas ostatniego spaceru i bardzo lubiłam tamtą pracę, bo ja dużo rzeczy tam robiłam, o wielu rzeczach decydowałam, robiłam zamówienia, układałam grafiki i tak dalej, bardzo lubiłam tamtą pracę. Ale nie dogadywałam się później z szefem, więc ją zostawiłam dla potencjalnie lepszej pracy. Mhm. No po miesiącu w tamtej pracy okazało się, właściwie po kilku dniach okazało się, że to nie jest dla mnie dobre miejsce, bo tam codziennie wykładałam towar w sklepie, sprawdzałam termin. Bardziej byłaś ekspedientką. Tak, totalnie. Kasowałam produkty przy kasie i jakby nie spodziewałam się tego, praca miała wyglądać zupełnie inaczej. I jak raz musiałam zostać na drugą zmianę, a ja bardzo nie lubię, kiedy ktoś mówi mi, co ja mam robić i poprosili mnie, żebym została na drugą zmianę. Super, jestem pracownikiem miesiąca. I do 21 chyba wycierałam półkę z ekologicznymi winami i stwierdziłam, że następnego dnia nie przyjdę do pracy. Wróciłam do domu, napisałam SMS-a, że więcej nie przychodzę. I wtedy jeszcze nie miałam jakby pomysłu na to, co będę robić. Ja już wtedy miałam jakieś pieniądze takie, które... Zapas. Na 2 miesiące życia miałam pieniądze, więc to nie jest duża poduszka finansowa, tego nie robimy. Jakby jak ktoś by przeczytał książkę Michała Szafrańskiego, Finansowy Ninja, to wiedziałby, że poduszka finansowa jest bardzo ważna przy zakładaniu własnej działalności, bo nie czujemy takiej presji, że musimy już teraz zarobić pieniądze i nie chwytamy się wszystkiego, tylko możemy robić rzeczy ze spokojem. A ja tej poduszki finansowej nie miałam zbyt dużej, ale byłam tak zdesperowana. Mówiłam, nie mogę tam więcej chodzić, bo jakby strzeliłabym sobie w głowę, gdybym miała tylko pistolet. I właśnie wtedy stwierdziłam, że muszę rzucić tą pracę i coś wymyślę. Miałam jakieś pieniądze po prostu z indywidualnych konsultacji. Nie miałam działalności gospodarczej, więc nie powinnam tego robić, ale mimo wszystko... Nieważne. No, nieważne. Było, minęło. Ale układałam jakieś tam diety, bo w sumie już skończyłam wtedy ten 3 rok studiów. I stwierdziłam, że jakieś tam pieniądze ze współprac były na Instagramie i miałam taki komfort, że jestem w stanie zarobić na mieszkanie i na jedzenie. Wtedy wiedziałam, że kurczę, na pewno nie pojadę na żadne wakacje, ale mówię, trudno, nieważne. Dla mnie najważniejsze jest to, żebym już nie chodziła i nie wycierała tych cholernych półek z kurzu i nie sprawdzała dat na półce z nabiałem, czy się nie przeterminowały. Ale powiem Ci, że zaskoczyłaś mnie trochę, bo ja myślałam, że Ty rezygnując z pracy miałaś już gotowy plan. Absolutnie. A Ty właśnie po prostu straciłaś tę pracę, oczywiście z wyboru, i tak. Zostałaś z takim wielkim znakiem zapytania. Uważam, że to wymaga dużej odwagi, że jakby te koszty, powiedzmy, mentalne, które miałaś, jeżeli chodzi o chodzenie do pracy, to Cię tak obciążało, że już wolałaś zostać w tej niewiadomej na chwilę, tak, niż dalej tam, niż jakby kontynuować tę bezpieczniejszą ścieżkę. Te osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja potrafię podjąć decyzję w 3 sekundy, jakby na temat wakacji, zmian, czy jakichkolwiek kupienia biletów lotniczych. Jestem w stanie to zrobić. Nie analizuję rzeczy. Uważam, że takie właśnie pójście z prądem, z tym, co się akurat tam dzieje, tak wydaje mi się, że to, co mi podpowiada intuicja, zazwyczaj wychodzi spoko. Może nie wierzę w jakieś super przeznaczenie, ale tak wierzę, że rzeczy nie dzieją się bez przyczyny. I ciekawe było to, że następnego dnia, kiedy już właśnie rzuciłam tą pracę, dosłownie byłam bezrobotna, Eliza szukała kogoś do policzenia wartości odżywczych w e-booku, szukała jakiegoś dietetyka, akurat oglądałam jej story, gdzie nie zawsze oglądam Instastory, ale akurat wtedy dosłownie tak na świeżo. No ja uważam, że przypadków nie ma, więc no właśnie. I ja napisałam do niej wiadomość z prędkością światła, że ja to zrobię. Rzuciłam jakąś bardzo niską stawkę, ale byłam tak uradowana, że mam pierwsze freelancerskie zlecenie. Wtedy jeszcze nie mogłam wystawiać faktur, bo nie miałam działalności gospodarczej, ale mój przyjaciel mi w tym pomagał, więc między innymi wiedziałam, że miałam też w czerwcu zaplanowane warsztaty kulinarne, więc wiedziałam, że mam coś do roboty. To nie było tak, że nie wiem, teraz usiądę i będę płakała, nie wiem, co mam robić, ale no miałam jakieś tam właśnie współpracę z jakąś marką zaplanowaną, więc jakąś tam gotówkę miałam w zapasie, więc to była jedyna rzecz, która mnie pocieszała, ale wydawało mi się, że będę żyła z współprac dietetycznych, że może właśnie jakieś takie marketingowe i reklamy, ale ja nie chcę bazować na współpracy z markami, bo to nie jestem ja.
Ale no myślałam właśnie, że będę układać diety i z tego będę żyła. Częściowo jest to prawda. Tak, tak, ale to jest w tym momencie wydaje mi się, że to jest 5% moich przychodów. To jest bardzo mały procent. Mam od 5 do 10 osób, którymi się opiekuję miesięcznie. Dzięki temu mogę zapewnić im wysoki poziom diet, które im układam i mogę z nimi porozmawiać na spokojnie. Tak, swój czas i uwagę. Tak, monitorować to, co robię, bo to jest super, że masz właśnie grupę dla osób, które są Twoimi podopiecznymi, dzięki czemu jakby tak. Oni czują się bardziej dopieszczeni, mimo że jest to współpraca online, bo właśnie prowadzisz swój biznes online tak naprawdę i jestem ciekawa, jak to u Ciebie się zrodziło. W którym momencie stwierdziłaś, że możesz tworzyć swoje produkty i nie będą one skierowane do indywidualnego człowieka, że to jest tak jakieś, jakaś usługa dietetyczna tylko pod tę konkretną osobę, tylko że to może działać na większą skalę. Uważam, że moją dobrą cechą jest to, że nie uczepiam się bardzo jakiegoś konkretnego planu. Totalnie nie wiem, co będę robiła za 2 miesiące. Nie wiem, w którą stronę potoczy się moje życie i w ogóle mi to nie przeszkadza. Bardzo lubię to, że czekają mnie jakieś różne przygody i to wszystko się właściwie wydarzyło przypadkiem. To były takie zrządzenia losu. Nigdy nie planowałam w ogóle wydawać e-booka z przepisami. A już wydałaś 3. Tak, tak, wydałam już 3 właściwie od tamtej pory i właśnie skąd ten biznes online, no jakby zaczynając mój biznes, nie miałam pieniędzy na wynajem lokalu i stwierdziłam, że dobra, no zaczynam z tym, co mam, jakby nie jestem w stanie wziąć kredytu, nie chciałam tak zaczynać działalności, nie wyobrażam sobie takiej... Zaczynam z tym, co mam, czyli z niczym. Z niczym, dosłownie. Miałam telefon, którym robiłam zdjęcia, miałam komputer, więc mogłam w sumie układać diety online miałam tego mojego bloga, więc stwierdziłam, że okej, to jest super, nie muszę robić żadnej inwestycji. I jak właśnie Eliza wydawała tego swojego e-booka, to ja stwierdziłam, że nie. To jest totalnie durny pomysł. To się nie uda. Kto to kupi w ogóle? Bo mierzyłaś swoją miarą wtedy. Tak, dokładnie. Ja bym tego nie kupiła w tamtym momencie, po czym też zmieniła mi się zupełnie perspektywa na produkty elektroniczne. Dopiero wtedy, kiedy ja zaczęłam je sama wydawać. Ale jak się okazało, Eliza sprzedała tak dużo tych swoich e-booków i mówię, kurczę, to chyba ma potencjał. To, że ja mam wiedzę i wiem, jak tworzyć jakieś zdrowe przepisy i wiem, jak komponować posiłki, nie znaczy, że ktoś ma. No, ja na przykład nie jestem dobra w technicznych sprawach, więc proszę innego eksperta o pomoc. Więc jeżeli ktoś nie wie, jak ułożyć dietę, nie wie, jak skomponować zdrowy posiłek, no to dlaczego miałby czegoś nie kupić ode mnie? Więc dlatego też, jeśli mamy jakiś pomysł na biznes, nie warto pytać naszych znajomych, czy ten pomysł jest fajny, tylko pytać... Ludzi z branży i osoby zainteresowane. Na przykład chcemy sprzedawać jakieś szydełkowane produkty, to wejdźmy na grupę na Facebooku o szydełkowaniu i tam zapytajmy osoby, które są realnie tym zainteresowane, dosłownie. Więc stwierdziłam, kurczę, chyba spróbuję. Założyłam też wtedy w końcu newslettera, bo miałam dużo, dużo wolnego czasu, no to w końcu ogarnęłam newslettera i stworzyłam takiego darmowego e-booka. Tam było 25 przepisów w PDF-ie. Bo chciałaś pozyskać po prostu kontakty, w sensie maile, tak? I chciałam zobaczyć, ile osób jest w ogóle zainteresowane takim zbiorem przepisu. I dosłownie w 3 dni zapisało się na newsletter 2000 osób. Wow, to jest imponujące. Plus lubimy też darmowe rzeczy, umówmy tak, się. Tak, dużo osób lubi darmowe rzeczy. I tak myślę, kurczę, niech 100 osób kupi tego e-booka z tych 2000 osób. Myślę, dobra, jest duża szansa. I tak nie 100%. Mam lepszego pomysłu. Jakby nie mam żadnego pomysłu. Co mam do stracenia? Stwierdziłam, że spróbuję to zrobić. Zebrałam wszystkie swoje takie najfajniejsze przepisy plus stworzyłam nowe, bo chciałam, żeby ten e-book też miał nowe, ciekawe przepisy. Poszłam do mojej przyjaciółki graficzki, poprosiłam ją o pomoc, ona stworzyła mi graficznie tego e-booka, więc jakby ja nie muszę nikogo zatrudniać, bo mogę zlecić to innej osobie, więc jakby ja z założenia jestem jednoosobową działalnością gospodarczą i nie chcę tego zmieniać. Bardzo mi pasuje to, że pracuję sama i jeśli nic nie zarobię, no to ja nic nie zarobię, a nie muszę się martwić pracownikami, więc jakby oprawę graficzną zleciłam mojej znajomej i ona zrobiła to przepięknie, więc jakby ja miałam ogromne wątpliwości. Ja myślę, że te 2 tygodnie przed premierą e-booka był takim najgorszym czasem w moim życiu. Naprawdę. Moi przyjaciele, z którymi mieszkałam, już nie byli w stanie ze mną wytrzymywać.
tak bardzo się już kłóciliśmy, ja byłam tak opryskliwa i w ogóle tak zestresowana. Nie pamiętam, czy ja kiedykolwiek byłam bardziej zestresowana. Ale jakie były Twoje obawy? Że nikt tego nie kupi. Ale co wtedy by się stało? To nie byłoby aż tak aż taką wiesz porażką. Co, jakby nic by się nie stało, z jednej strony finansowo, no bo jakby ja robiłam post na blogu na temat tego, ile kosztuje wydanie e-booka. Można to zrobić za 150 zł, tak? No bo można to wszystko samemu wrzucić do PDF-a, ale mi zależało na tym, żeby to było jak najpiękniejsze i najładniejsze, bo skoro ja chcę, żeby ktoś za to zapłacił, to chciałam, żeby to było zgodne ze mną, wysokiej jakości i tak dalej. Twoja wizytówka. Tak, więc musiałam kupić regulamin, który kosztował 500 zł, bo mogłam też pójść do prawnika, ale to była trochę, mogłam sama to wypełnić, więc tu to założenie działalności gospodarczej to są koszty, plus stworzenie tego e-booka to było chyba 3,5 tysiąca złotych, więc ostatecznie stworzenie tego pierwszego e-booka to było 4 tysiące złotych, więc to właściwie były moje ostatnie pieniądze. Czyli była to inwestycja. Tak, to była inwestycja i dosłownie to były moje ostatnie pieniądze na życie. Ja wiedziałam, że jeżeli się to nie sprzeda, to ja nie będę miała z czego zapłacić mojej graficzce. I właściwie nie wiem, co wtedy zrobię. Będę musiała chyba szybko wrócić do pracy jakiejś i to była moja obawa, że nikt tego nie kupi, nie będę miała za co żyć i będę musiała wrócić do pracy. To były takie obawy. To są jak najbardziej racjonalne obawy i popatrz, że sprzedał się bardzo dobrze, wydałaś kolejne dwa i też odniosły sukces, także cieszmy się, że się to udało. Natomiast wydaje mi się, że wielu osobom może się nasunąć takie pytanie, no okej, zrobiłaś e-booki, to rozumiem, że kolejny krok to będzie książka. Czy chciałabyś wydać książkę? Znam odpowiedź na to pytanie, ale jakie jest Twoje podejście do wydawania książki i czy uważasz, że ona jest w jakiś sposób lepsza od e-booka? Na pewno chciałabym wydać książkę, ale znowu, to jest moje podejście. Ja nie jestem perfekcjonistką. Uważam, że nasze rzeczy muszą być najlepsze wtedy, kiedy jakby na to, na ile mamy możliwości. Pierwszy, wszystko. Tak, pierwszy e-book był fajny, drugi fajniejszy, ale z trzeciego jestem najbardziej dumna, bo już są najładniejsze zdjęcia, bo ja się bardziej rozwinęłam fotograficznie, Kasia też poczyniła postępy i ten trzeci e-book też jest najładniejszy po prostu graficznie. Ja jestem z niego najbardziej zadowolona. I on jest najlepszy taki, jak umiem w tym momencie, ale uważam, że książka to jest już poważna sprawa. To będzie wydrukowane, będzie w domach wielu osób. To nie jest produkt elektroniczny i ja chciałabym sama wykonać fotografię do mojej książki i w tym momencie uważam, że one nie są wystarczająco dobre. Nie żebym była po prostu jakaś bardzo krytyczna wobec siebie, ale no nie są wystarczająco dobre, żeby były w książce. Ja wyobrażam sobie przepiękną książkę kulinarną, bo ja sama lubię przeglądać takie książki i na pewno taka książka kiedyś powstanie. Dostałam propozycję ostatnio stworzenia książki od wydawnictwa. Nie wiem, czy Ci o tym wspominałam, ale napisałam, że no bardzo dziękuję, ale w tym momencie nie mam na to dobrego pomysłu i jeszcze muszę z tym poczekać. Więc zdecydowanie tak, uważam, że to jest super też, jakby wydawanie książki samemu na pewno sprawia, że możemy zarobić dzięki temu więcej. Masz na myśli e-booka? Nie, nie tylko e-booka, zwykłej książki. W modelu self-publishingowym, wydając książkę samemu, możemy zarobić o wiele więcej, ale z drugiej strony wydając książkę z wydawnictwem, mamy ten komfort, że oni nam pomagają, tylko że zarabiamy o wiele mniej. Tak, ale możemy dzięki temu też trafić do Empiku, więc mogłabym wyjść poza internet, bo na razie no, znają mnie tylko te osoby, które czytają mojego bloga, znają mnie osoby z Instagrama, no a nie każdy. Jest to masowy odbiorca. Tak, dokładnie. Ale to jest bardzo moim zdaniem interesujące właśnie, jeżeli chodzi o książki, że z założenia tak mi się wydaje, że książki nie tylko kucharskie, ale mówimy teraz o kulinarnych publikacjach, one bardziej służą jako promocja, jako pokazanie gdzieś siebie, jako takie portfolio i są też może bardziej, w Twoim przypadku, one byłyby dla Ciebie, jako taka Twoja pamiątka i uwiecznienie tego, co tworzyłaś do tej pory, a niekoniecznie, tak jak może się wydawać wielu osobom, że o, już książka, to już jest zysk. To już jest jakby prawdziwe przedsięwzięcie. Gdybym miała właśnie zrobić książkę, to ona musiałaby być właśnie przepiękna, musiałabym być z niej naprawdę dumna, a pieniądze, no, miejmy nadzieję, na pewno. A pieniądze byłyby tutaj akurat drugorzędną kwestią, po prostu chciałabym mieć coś pięknego i ja właśnie takie chciałabym mieć czym się pochwalić po prostu. Ale szczególnie, że właśnie powiedziałaś, że odmówiłaś, uważam, że to jest piękne, że wiesz, że to nie jest ten moment dla Ciebie, nie zrobisz tego jakby komercyjnie, bo jeżeli nie czujesz potrzeby wyprodukowania kolejnej rzeczy z przepisami, to nie będzie wyjątkowe, więc gdybym, prawda, ja właśnie szanuję to bardzo. Ja właśnie czuję takie rzeczy, że to jest dobra decyzja, to nie jest dobra decyzja i jakby jestem w stanie przewidzieć jakieś długofalowe konsekwencje i staram się myśleć o tym, czy to mi coś przyniesie. Jeśli chodzi o takie długofalowe konsekwencje, to ja sobie obiecywałam, od kiedy zakładałam bloga, że nie będę pokazywać tyłka na Instagramie, chociaż wiedziałam, że to
bardzo podbija. Czasem na pole dance. Na pole dance, no. Zapraszamy na story system. Tak, tam są story z rury, ale obiecałam sobie, że nie będę wrzucać takich zdjęć, które przykuwają uwagę tylko i wyłącznie dla oglądalności, a tam nie kryje się za tym żadna treść. I obiecywałam sobie, że tego nie będzie. No i dzięki temu przez te ostatnie lata udało mi się zebrać taką grupę odbiorców, która mi pasuje. To są inteligentne osoby, które chcą wiedzieć więcej, a nie tylko oglądać właśnie jakieś produkty i gołe tyłki pseudo motywujące, więc staram się myśleć długofalowo. Mogłabym zrobić tą książkę, ona trafiłaby do Empiku i co? Jakby ja nie byłabym, nie czułabym się z tym dobrze. Ale to też wróćmy do tego, co powiedziałaś wcześniej, czyli że ty masz dobry charakter do tego, co robisz, ponieważ masz dużo tego luzu w sobie i myślę, że jesteśmy tutaj bardzo ciekawym porównaniem i tutaj przeciwieństwami, gdzie ja jestem tą nadanalizującą osobą, która wszystkie scenariusze weźmie pod uwagę, zestresuje się po prostu z wyprzedzeniem, a ty masz w sobie właśnie ten ogromny dystans, który jest twoim wielkim atutem i może się mylę, ale tak bym to oceniała, słuchając ciebie i też znając cię prywatnie, że zbicie fortuny nie było nigdy twoim celem. Nie mówię, że jest moim, tak tutaj chodzi mi, to nie jest ten kontrast, który mam na myśli, ale że jakby chciałaś dzięki swojej pracy osiągnąć niezależność po to, żeby żyć komfortowo, ale nie po to, żeby teraz być największym przedsiębiorcą na świecie, bo wydaje mi się, że masz takie właśnie strasznie wyluzowane podejście, że dzisiaj nie pracuję i nie myślisz sobie, o nie, będę musiała to odrobić przez najbliższy tydzień, będę pracować do 12 w nocy, tylko dzisiaj przejdę się na spacer i wymyślę jeden przepis i to ci daje tyle frajdy, że nie analizujesz tego, że straciłaś w tym czasie jakiś produktywny czas. Jakby czy wyrabiałaś to w sobie, czy to było zawsze w tobie? Myślę, że ja zakładając właśnie tą swoją działalność, miałam taką myśl, że ja chcę mieć czas dla siebie. Tamta praca, wracając jeszcze do tej mojej ostatniej pracy w tym sklepie ekologicznym, była na dwie zmiany i można było pracować od 7 do 15 albo od 15 do tam 21. I ja powiedziałam, że pod żadnym pozorem nie przyjdę na drugą zmianę, bo ja wieczorem mam trening, po prostu mam pole dance, mam swoje życie. Dużo pracowników przychodziło i na rano, i na popołudnie na zmianę, a ja mówiłam, że ja tak nie będę przychodzić, po prostu, bo dla mnie ważniejsza jest pasja, dla mnie ważniejsze pracownik są... Pracownik miesiąca, odcinek drugi. Tak, myślę, że w końcu sama bym wyleciała z tej pracy, tak, prędzej czy później. I dla mnie zawsze ważniejsze były moje zainteresowania niż praca i pieniądze. Podziwiam osoby, które są w stanie pracować od rana do wieczora, budować wielkie przedsiębiorstwa, ale to nigdy nie byłam ja. Dla mnie pieniądze nie są w ogóle ważne. Ważne jest to, żebym miała na jedzenie, mieszkanie i podróże. Jakby nie interesują mnie super gadżety i kupowanie super ciuchów. Gofrownica, tak, świetny. W ogóle, tak, a propos wyglądu i minimalizmu, poszłyśmy wczoraj do sklepu, żeby kupić suszarkę, ale zobaczyłyśmy po drodze gofrownicę i stwierdziłam, nie, tam jest lato, tak, włosy wyschną na wietrze, a wiatr nie zrobi nam gofrów, Dokładnie, to było w ogóle... Nawet nie zastanawiałyśmy się nad tym. Co prawda to Justyna płaciła za to, my tylko z Anią, która była z nami, mogłyśmy jej doradzić, ale jednogłośnie wygrały gofry, także to są priorytety. Po co jest suszarka? Pożyczymy suszarkę, ale gofrownica? Gofrownica jest konieczna. No ale właśnie wracając do tematu, to tak jak mówię, no, ja może nie jestem super minimalistką, bo mam sporo przedmiotów, ale dla mnie kupowanie kolejnych gadżetów, czy posiadanie auta, albo ktoś się mnie pyta, dlaczego nie weźmiesz auta w leasing? Ja mówię, nie potrzebuję auta, bo po to mieszkam w centrum miasta, żeby mogła sobie wszędzie dojść na piechotę. Nie potrzebuję tego i tamtego, nie potrzebuję zarabiać więcej. Mogłabym wziąć sobie 40 podopiecznych w miesiącu, mogłabym wysłać im tą samą dietę i zarabiałabym o wiele, wiele, wiele więcej. Ale to też kosztowałoby mnie więcej czasu, więcej siedzenia nad tym. Gdybym tylko więcej pracowała, mogłabym zarabiać o wiele więcej, ale to nigdy nie był mój cel sam w sobie. I to jest rzeczywiście trudne w tych czasach, kiedy wszyscy pokazują, jacy oni to nie są efektywni, ile godzin przepracowali, oni są zmęczeni, nigdy nie mają czasu. No moi znajomi się śmieją często z tego, że a ty co dzisiaj robiłaś? Jakby, no okej, no ja pracuję 4 godziny dziennie, czasami 8, to jest naprawdę różnie. Ale ja wybór. Tak chciałam, dosłownie ja tak chciałam, ale właśnie trudne jest to, że wszyscy tak dużo pracują, że kiedy mam takie dni,
kiedy siadam do pracy, to myślę sobie, kurde, 4 godziny to chyba za dużo, powinnam pracować 8 godzin. I pojawia za mało, się to, 4 godziny to chyba za mało. Tak, powinnam. A, tak, że 4 godziny to chyba za mało i takie mam uczucie, że kurczę, chyba powinnam więcej pracować, powinnam w sumie przesiedzieć chociaż te 8 godzin przed komputerem, chociaż w sumie to byłoby właśnie takie przesiedzenie. A ja wolę usiąść, odłożyć telefon, zrobić to, co mam do zrobienia w tym czasie, a resztę czasu mieć dla siebie. Moje założenie było takie, że ja chcę zarobić tyle, żeby mi wystarczyło na moje potrzeby, na moje podróże i żebym mogła spędzić czas ze znajomymi. Kiedy zobaczę tanie bilety na Skyscannerze, to żebym mogła je sobie kupić i gdzieś... Tak, biorę, poproszę. I mogła sobie gdzieś pojechać. Tak samo teraz... mogłabym mieć wyrzuty sumienia z tego powodu, że w sumie Ania razem z, tak, Ania przyjechała w poniedziałek do mnie, dzisiaj mamy piątek, ty przyjechałaś w środę, tak, więc właściwie od poniedziałku, no nie powinnam tego mówić, ale właściwie no codziennie wchodziłam na maila, odpisałam na pilne wiadomości. Właśnie na bieżąco, ale nie posuwałaś się do przodu. Tak, tak, dosłownie, może godzinę dziennie poświęcałam na pracę od rana, ale resztę czasu spędzałam z Wami i bardzo się cieszę, że mogę sobie na to pozwolić, że Wy przyjeżdżacie i ja odcinam się od pracy i sobie odpoczywam i nie muszę się, mój biznes się nie zawali, bo sobie tak go skonstruowałam. Chociaż no nie ukrywam, że to jest trudne, kiedy widzisz, że dookoła ludzie wszyscy pracują, są zmęczeni i mówią, że nie mają czasu. Dla mnie to jest strasznie przykre, bo dla mnie najważniejsza jestem ja dla siebie, moi bliscy, spędzenie z nimi czasu, a nie praca i pieniądze. Zresztą nie chcę też za bardzo tutaj filozofować i generalizować, bo też ciężko jest mi oceniać sytuację finansową każdego człowieka wokół mnie. Ale mam tutaj takie dwie refleksje. Pierwsza jest taka, że często mam wrażenie, że ta pogoń za pieniądzem wynika z tego, że właśnie ludzie nie znają tych swoich pasji. Że ty mówisz, że lubisz robić... Wiesz, to lubisz. Lubię robić to, lubię robić to, chcę wydać pieniądze na to. Nie chcę mieć ich na koncie, żeby po prostu głaskać je i podlewać. Tak, super, oglądam tą cyferkę. Tylko i wiesz, jak rośnie. Je wykorzystać. Lubisz mieć wolny wieczór, bo wiesz, jak go spędzić i co sprawi ci frajdę. A myślę, że wiele osób no, nie znalazło jeszcze tych swoich zainteresowań i przez co gdzieś uciekają w pracę, bo tą ich gratyfikacją jest pieniądz. Więc... Odpoczną kiedyś, będą podróżować tak. kiedyś. Na emeryturze wiele osób generalnie. Chce podróżować. Wszyscy tak mówią, że będę podróżował kiedyś. Teraz nie mam czasu, ale odkładam pieniądze. Jak zarobię tyle, no to zacznę podróżować. Później mija 5 lat, 10 lat. Później budzimy się i nie mamy w sumie energii na to. W sumie mamy wszystkich znajomych, którzy też pracują, więc oni nie mogą z nami też pojechać na wakacje. Trudno jest dograć urlop, ktoś ma za mało urlopu, ktoś w ogóle nie może wziąć urlopu w tym terminie. Więc... co z tego, że masz pieniądze, jak nie masz co z nimi zrobić, nie masz czasu ich wydawać. Ale z drugiej strony też nie ukrywajmy, że dużo osób pracuje tyle, bo rzeczywiście potrzebuje tych pieniędzy na utrzymanie. Są osoby, które utrzymują rodziny i mają inne zobowiązania, więc dlatego właśnie nie chciałabym tutaj, żebyśmy za bardzo generalizowały, bo zdaję sobie sprawę, że obie jesteśmy w bardzo uprzywilejowanym miejscu. Zdecydowanie. Za co ja jestem bardzo wdzięczna, ale też łapałam siebie samą na tym, że miałam podobne podejście, właśnie mówiłam o pasjach, o podróżach, że czemu ktoś ma takie podejście i goni za pieniądzem, ale w sytuacji, kiedy tych pieniędzy naprawdę nie ma, to trudno jest powiedzieć, że będę pracować mniej. Jeżeli pracujesz na pełen etat i masz 40 godzin tygodniowo i jeszcze masz coś do zrobienia w domu, to naprawdę możesz być zmęczony. Masz rację, właśnie mogłam zabrzmieć od samego początku jak jakaś snopka, która... Nie, wiesz, to ja tego tak nie odbieram, ale jakby rozumiem Twoje podejście. Chodzi mi bardziej o to, co ja podziwiam właśnie w Twoim podejściu, to jest to, że mogłabyś robić więcej, ale szanujesz swój czas, swoją energię i swoje życie tu i teraz. I to jest ekstra. Natomiast wiele osób, jak już mówimy o tych osobach samozatrudnionych, które sobie projektują ten dzień pracy, większość jednak wpada w taki wir, żeby zrobić więcej, bo jest ta presja wszędzie i właśnie media społecznościowe też coś takiego pokazują, że mamy mnóstwo freelancerów, którzy pokazują piękne chwile ze swojego życia, a jednocześnie są non-stop w tej pracy, sama siebie łapię, że wpadam w taki wir, że muszę zrobić coś więcej, zrobić to, co będzie za tydzień, za miesiąc i tak dalej, a ty jesteś w takim dobrym momencie, gdzie po prostu ufasz. Że to wyjdzie i właśnie te pieniądze nie są Twoim celem i to jest piękne i to jest rzadkie, naprawdę. Tylko zastanawiam mnie, czy zawsze miałaś taką relację z pieniędzmi, że one były dla Ciebie po prostu narzędziem, żeby się realizować, czy miałaś taki moment, że myślałaś sobie, jak będę miała kasę, to będzie super. Nie, chyba nie. Jakby
Jak wcześniej miałam 2000 na życie, bo tyle udało mi się zarabiać w miesiącu, to byłam w stanie zapłacić sobie mieszkanie, jedzenie i coś tam odłożyć na podróże. Zawsze marzyłam o tym. Dla mnie moment, kiedy mogłabym sobie kupować książki bez wyrzutów sumienia, był momentem, kiedy kurczę, ale będę się czuła bogata. Zawsze chciałam mieć tak, że mogę sobie pozwolić na wyjazdy i na książki, ale nigdy nie ciągnęło mnie ani do ciuchów, ani właśnie do gadżetów. Czy nie byłaś materialistką? Nie byłam nigdy materialistką. Bardziej dla mnie liczą się przeżycia i to, jak spędzam czas, niż pieniądze. Ale właśnie w momencie, kiedy już mam taki komfort finansowy, że rzeczywiście mogę wejść do księgarni i kupić sobie ile książek chcę, to wtedy poczułam, że już jest okej. I wiele osób, które zaczyna, jakby oczywiście, że podwyższyłam sobie standard życia i więcej się wtedy wydaje, ale wiele osób, myślę, wpada właśnie w taką pułapkę, że jak więcej zarabia, to wtedy kupuje coraz więcej. Tak, są wiecznie nasyceni, ale też, zaraz ci wejdę w słowo, ale właśnie mi się skojarzyło, jak ostatnio oglądałam jakiś film na YouTubie z osobą, która naprawdę odniosła duży sukces finansowy i właśnie ten chłopak powiedział, że problem polega na tym, że jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia u niego dlatego, że im więcej ma pieniędzy, tym jego życie jest droższe. Że ma więcej, że ma większy dom, że ma inaczej spędza czas w wakacje, kupił sobie kolejny samochód, w wolnych chwilach najchętniej sobie skacze ze spadochronu, przyjeździ gdzieś helikopterem, mówię już o takich ekstremalnych przypadkach, wiem, to jest bardzo oderwane od rzeczywistości, ale nawet w takiej skali, powiedzmy, mniejszej, to jednak coś w tym jest, że jeżeli wraz z przyrostem majątku to twoje życie staje się droższe, to jest już trudniej tak, jakby gdzieś pohamować się. Oczywiście zwiększyły mi się koszty życia, bo po pierwsze prowadzenie firmy kosztuje, po drugie w końcu zamieszkałam sama i mogę, bo ja pracuję z domu, więc trudno jest tutaj dzielić z kimś mieszkanie wtedy i to mi daje bardzo dużo komfortu, to że mieszkam sama, więc generalnie koszty życia wzrosły, ale mimo wszystko staram się to utrzymywać na stałym poziomie i jeżeli wpadnie mi do głowy nawet pomysł, żeby kupić sobie jakiś gadżet, to zastanawiam się dwa razy, mówię, naprawdę tylko potrzebujesz, jakby ogarnij się, wyluzuj, nie potrzebujesz mieć tych rzeczy, więc mimo wszystko, pomimo tego, ile się ma na koncie, staram się trzymać to po prostu na stałym poziomie, a nie traktować tego, że kurczę, miałam super sprzedaż, to teraz kupię sobie wszystko, chociaż nie, no przy pierwszym e-booku kupiłam sobie bilety do Azji. Zachłysnęłam się i dosłownie Ale to jest okej, jakby po prostu potrzebowałaś tego, to była twoja nagroda. Tak, bo właśnie miałam taką obawę, że przez to, że będę mało zarabiać, układając tylko diety, nie będę mogła jeździć na wakacje i jak udało mi się zrobić fajną sprzedaż, to pierwsza rzecz, jaką w sumie zrobiłam, to kupiłam sobie bilety do Azji w końcu i stwierdziłam, że super, mogę sobie na to pozwolić, ale właśnie zawsze miałam takie luźniejsze podejście do pieniędzy, że jakby to nie jest dla mnie najważniejsza rzecz, to jest tylko jakieś narzędzie, ale kwoty, które się zarabia, w ogóle nie mają dla mnie znaczenia. Ale wielokrotnie powtarzałaś w swoich podcastach i też jakby w rozmowach, że taka organizacja w finansach była dla Ciebie ważna i że inspirowałaś się różnymi osobami, które znają się na prowadzeniu firmy i właśnie gdzieś dbaniu o ten budżet domowy. Czemu? Powiem tak, może inaczej. Ja zupełnie nie jestem osobą, która śledzi swoje finanse. Jak myślę o tabelce w Excelu z wydatkami, to od razu mam dreszcze. A jednocześnie jestem świadoma, że jest to naprawdę przydatne narzędzie dla wielu osób. Jakby czemu zdecydowałaś się właśnie sięgać rady w tej kwestii i co Ci to dało? Przede wszystkim, zanim zdecydowałam się rzucić tą pracę, ja wiedziałam, ile potrzebuję pieniędzy na życie. Więc nawet jak wiedziałam, że mam przeżyć 3 miesiące bez pracy, to wiedziałam, że ta kwota mi wystarczy, bo ja tyle wydaję. Nie miałam też, że okej, mam te oszczędności, to pójdę i je wydam. Jakby nie jestem oszczędną osobą, uwielbiam kupować chleb za 12 zł, ale takie wiadomość o tym, ile wydajemy, jest dla nas bardzo ważna, jeśli pracujemy sami, jeśli jesteśmy freelancerem, jeżeli sobie to zapisujemy i też mamy przynajmniej nad tym jakąś kontrolę, w szczególności kiedy nasze przychody, tak samo właśnie moje, są bardzo nieregularne, bo nie co miesiąc wydaję e-booka, wydaję go raz na jakiś czas, więc muszę mądrze
dysponować tymi pieniędzmi, bo jeśli bym tego nie robiła, miałabym z tyłu głowy ogromny stres, że zaraz skończą mi się pieniądze, muszę coś wymyślić, brałabym byle jakie współprace z markami, które totalnie nie są, nie wiem, może bym zaczęła reklamować Coca-Colę albo inne jakieś produkty, batony jakieś słodkie bym zaczęła reklamować, a nie chciałabym tego robić, wolę mieć poczucie takie bezpieczeństwa przynajmniej, że wiem ile potrzebuję wydawać, ile potrzebuję właśnie zarobić pieniędzy, właśnie, ile potrzebuję zarabiać, bo to też jest bardzo ważne, bo tak, to bym po prostu napędzała, dobra, muszę zarobić więcej, więcej, więcej pracować, muszę mieć więcej pieniędzy, a ja wiem, że tyle mi wystarcza i czuję się okej, jak pracuję na przykład te 4-5 godzin dziennie, chociaż to jest różnie, jakby nie będę teraz generalizować, bo czasami jak tworzę jakiś produkt, to jestem w stanie pracować przez 20 dni z rzędu od rana do wieczora, bo mi to sprawia straszną frajdę i mi się to podoba i jakby chcę, żeby ten produkt już był zrobiony, bo jakby e-booka byłam w stanie zrobić w miesiąc, zrobię te wszystkie zdjęcia, wszystkie przepisy opracować, dlatego że pracowałam od rana do wieczora i chciałam już mieć ten efekt, a czasami tak jak teraz nie pracuję prawie przez tydzień, bo mam gości i mam taką fanaberię. Ale ja bym powiedziała, że jesteś wyluzowana, ale nie jesteś lekko duchem. Jesteś po prostu rozsądna. I może właśnie dzięki temu, że masz tę wiedzę o tym, ile wydajesz, to dało Ci ten spokój ducha. Bo czasami ja fiksuję się, mówiąc kolokwialnie, na tematy, załóżmy, finansowe, bo właśnie nie jestem świadoma, ile wydaje, a czasami ta wiedza sprawia, że myślisz sobie, dziewczyno, odetchnij, wszystko jest w porządku, nic się nie pali. Gdy wiesz, ile potrzebujesz tyle, wiesz, że tyle zarabiasz, to jest okej. Okay. Masz wtedy taki spokój, a tak to ciągle czujesz taki niepokój w głowie i to jest złe, posiadanie właśnie takich myśli stresujących i to w nas wtedy zabija i dzięki temu jestem wyluzowana. A skąd czerpałaś wiedzę? Podcasty i książki. Najwięcej z nie bloga Michała, bo jakoś nie lubię czytać jego artykułów, bo one są o jakichś kredytach i ogólnie o oszczędzaniu, ale bardzo lubię jego podcast, jak oszczędzać pieniądze, chociaż nie, więcej niż oszczędzanie pieniędzy podcast się nazywa i tam jest mało takich tematów o pieniądzach, ale jego książka Finansowy Ninja bardzo mi otworzyła oczy. Po pierwsze, ona jest właśnie dla początkujących? Dla początkujących. Mhm. Bardzo. Nawet ja nie miałam pojęcia o tym, jak działają podatki, co to VAT. Polecam Ci przeczytać tę książkę, zanim założysz działalność. Ja zrobiłam prywatny wywiad z Justyną na ten temat. I okazało się, że to nie jest takie trudne. Książka jest bardzo przystępnie napisana i dowiedziałam się, że warto prowadzić budżet domowy. I od niego najwięcej. Poza tym jest jeszcze podcast Finanse bardzo osobiste, no i podcast Marka Jankowskiego Mała Wielka Firma też zahacza czasami o takie tematy, więc głównie ta książka i te podcasty dały mi najwięcej wiedzy w tym temacie, ale tak jak mówię, no nie jestem oszczędną osobą, ale staram się, nie jestem rozrzutna. Jakby staram się dwa razy zastanowić, albo nawet czasami 5 razy zastanowić nad jakimś zakupem. Ale myślę, że to jest najlepsze podejście. Jakby ja po sobie to widzę, że lubię to uczucie właśnie komfortu życia codziennego, że dla mnie jakby taka stabilność finansowa, czy takie dobre uczucie finansowe jest wtedy, kiedy idę do Lidla i po prostu wrzucam do koszyka to, na co mam ochotę, a jeżeli zepsuje mi się laptop, no to pójdę do sklepu i go kupię. Świat się nie zawali. To nie znaczy, że co tydzień chodzisz gdzieś wyjeżdżam, mam i 80 torebek od projektantów i po prostu chodzę do restauracji na każdy posiłek w ciągu dnia, bo ja też czuję się z tym źle. Nie wiem, czy też tak masz, że na przykład kilka dni z rzędu idziesz do knajpy, to tak Ci jest dziwnie. No, i mam tak, że wtedy czuję, że to nie jest takie wyjątkowe. Albo jakbym miała codziennie iść do kawiarni, może, nie wiem, jak traktujesz kawiarnię jako swoje biuro, to jakby tutaj nie wnikam, ale ja mam coś takiego, że jak mam za dużo tych atrakcji, to one przestają być dla mnie taką celebracją. I wtedy tak jest z podróżami, niestety. No w podróży to masz ale non-stop a propos tej wydatki. Celebracji, złapałam się na tym, będąc na Korfu ostatnio, że tak w sumie było fajnie, mogę już wracać do domu, ale zauważyłam, że podróżując często, masz już takie, no spoko, kolejna podróż. A osoby, które wyjeżdżają raz na dwa lata, dla nich taka wizyta na Korfu byłaby ogromnym przeżyciem. I było mi strasznie wstyd, bo miałam przed całą sobą. Tak, miałam przed sobą piękny widok, genialny wschód słońca, do tego kawa, no nie może być lepiej. A myślałaś sobie, no standardowy poranek. Fajnie, tak, właśnie standardowy poranek, tak, super. Tak, ale i to jest okropne. Trzeba nad tym pracować i doceniać te rzeczy, bo bardzo szybko przyzwyczajamy się do tego, jak jest.
ja widzę po sobie, że czasami się nad tym zastanawiam, bo teraz właśnie wydaję więcej, a wcześniej byłam w stanie przeżyć za mniej i teraz nie wyobrażam sobie przeżyć za te pieniądze, za które przeżywałam kiedyś i myślę sobie, kurczę, bardzo szybko się przyzwyczajamy. Do dobrego człowiek się strasznie szybko przyzwyczaja. Ale dałaś mi właśnie do myślenia, bo zawsze wracam do tego pamięcią, że kiedy chodziłam do szkoły, to ja przez cały semestr odliczałam do nart, a potem odliczałam do wakacji. I po prostu żyłam pół roku perspektywą tych wyjazdów, uwielbiałam to zawsze i strasznie to doceniałam. Nie mówię zupełnie, że teraz tego nie doceniam, bo jakby jestem każdego dnia wdzięczna za wszystko, co mnie spotyka, naprawdę, ale łapię się też na tym, że rozmawiam z kimś i mówię, no tak, wyjeżdżam w piątek, lecę tu, a potem lecę tam, tam po dwóch tygodniach jadę w jakieś tam miejsce i słyszę swój ton i mówię tak, Karolina, ty mówisz tak, jakbyś opowiadała, że idziesz po bułki. Tak, no powinnaś się ekscytować, albo na przykład mówię, no jutro wyjeżdżam i w sumie to się nie spakowałam, nawet nie kupiłam przewodnika, miałam tak nawet z Tajlandią, że ja dzień przed wyjazdem kupiłam przewodnik, przeczytałam nic praktycznie o Tajlandii, tylko pamiętam, że stałam w kuchni i czytałam mojej mamie jakieś ciekawostki, co warto wiedzieć przed wyjazdem. Sobie tak myślę, kobieto, ale ignorancja. Jedziesz na drugi koniec świata, ludzie marzą całe życie, żeby pojechać do Tajlandii, no tam w podróż poślubną, a ty nawet nie wiesz, jak się nazywa lokalna waluta. I mówię to z pełnym poczuciem jakby wstydu za siebie. I staram się na tym łapać, bo tak jak mówisz, przyzwyczajamy się do tego standardu, a jednocześnie podróże to jest coś, co ja uwielbiam i powinnam, nie wiem, eksplodować ze szczęścia przed każdą taką akcją, ale nawet teraz, kiedy jechałam do Ciebie do Poznania, to myślałam sobie, no jadę do Poznania, ekstra spotkam się z Wami i bardzo mnie cieszyło spotkanie z Wami, ale nie myślałam sobie, że jakbym na przykład jechała do Budapesztu, to pewnie byłabym bardziej podekscytowana na perspektywą miasta. Mm-hmm. A czemu nie ekscytuje mnie perspektywa miasta Poznań? No właśnie, Poznań jest genialny przecież. No jest śliczny, jest mało super. Zwiedziłyśmy trochę... Parę ulic, parę kawiarni i restauracji. Tak. Ale ja tak lubię, wiesz? Ja tak lubię zwiedzać, jakbym udaje lokalnego człowieka. Tak. Jakby przez to, że przez mieszkanie w różnych miejscach totalnie jakby oduczyłam się takiego stylu zwiedzania na ilość, że obejdę to miejsce, najlepiej to przez tydzień, wiesz, to dwa dni zmieniać, żeby zobaczyć jak najwięcej, tylko wolałabym jechać na dłużej i tak jak mówisz, ja pić tę kawę. Z Anią miałam także mój taki pierwszy taki wyjazd w sumie niesamotny, ale właśnie ze znajomymi, to był wyjazd do Pragi i my z Anią kupiłyśmy sobie mapę, taką prawdziwą, papierową, i przeszukałyśmy internet, żeby zobaczyć, co warto zobaczyć i zaznaczałyśmy sobie markerem i później chodziłyśmy. No i to jest piękne. I przygotowywanie się do tego wyjazdu, to dopiero była frajda, że niedługo jedziemy, odliczanie, no a teraz ja nie przygotowuję się też do wyjazdu. Znaczy ja sprawdzam restaurację. Ja układam sobie dni pod to, gdzie chcę pójść na jedzenie i nie no, zawsze mam jakieś tam plany, jakby też nie ukrywajmy, ale często też tak jest, nie wiem, że tak masz, jak odwiedzasz kogoś znajomą, to też się nie przygotowujesz, no bo zdajesz się na lokalnego przewodnika. I to jest bardzo fajne, ale też zależy od przewodnika, prawda? Jakby jeżeli ktoś tutaj zarzuca jakimiś ciekawostkami, a jeżeli ktoś na nic z tą nie robi, ja na przykład tutaj mam tutaj totalna prywata, ale dziewczyny super mi zorganizowały czas, gdzie nie mam jakieś aktywne atrakcje. Ja się czuję jak prawdziwa poznanianka generalnie. No to cieszę się, że Ci się spodobało. Jakby to są dni w moim stylu, czyli śniadanko dobra kawa, jakaś aktywność fizyczna, bo była jakaś akrojoga w parku, byłyśmy też na stretchingu do szpagatów. No. Tak, to było coś nowego, ale bardzo jestem pozytywnie zaskoczona. Jeżeli myślicie, że rozciąganie do szpagatu to jest siedzenie w rozkroku i tam dotykanie czołem do kolana, nie. To jest wycisk. No. To jest wycisk, ale taki przyjemny. Daje dużo satysfakcji. Tak. I naprawdę widać progres. Po godzinie ja nie mogę uwierzyć. Jest dobry instruktor. To prawda, więc nie ma nie mam porównania, ale, ale to mogę spokojnie polecić. Teraz przy tej dygresji szpagatowej kompletnie zgubiłam jakąś moją kolejną dygresję, która miała z tego wyniknąć. Natomiast chcę wrócić do czegoś, o czym mówiłyśmy dobre pół godziny temu. Powiedziałaś, że miałaś stres, że nie będziesz miała wystarczająco podopiecznych po to, aby opłacić swoje życie. Tak, że jakby myślałaś sobie, jestem dietetykiem, więc powinnam mieć podopiecznych. I zanim jeszcze Cię to zapytam, kolejna mała wkładka. Wydaje mi się, z mojej perspektywy, że masz o tyle komfortową sytuację, że masz fach w ręku. Że to, co robisz, opiera się na Twoim wykształceniu. Wiesz, że masz wiedzę, wiesz, że masz wiedzę, profesję, coś, czego nie ma większość ludzi, mogę spokojnie tak powiedzieć, tak jakby dietetyk, to jest kwalifikacja. Jakiś zawód. Tak, to jest kwalifikacja i wiesz, że to... Nie jestem tylko blogerem, to tak, można tak, myśleć? Tak. Aż blogerem. Nie rozumiem się.
Tak, ale właśnie ja wiem, że jakby moja rola w mediach społecznościowych jest zupełnie inna. Mhm. Ty jesteś ekspertem w swojej dziedzinie i zawsze wiesz, że to się obroni, że nawet jeżeli to nie pójdzie w stronę, powiedzmy, influencerską, to jesteś autorytetem w tej branży, możesz pomóc ludziom, możesz coś wnieść realnie, jakby coś miarodajnego do ich życia. Myślisz, że to też ci daje komfort psychiczny? Myślę, że tak, bo wiem, że nie ma właśnie jakiejś tam jednej dróżki, że to nie jest tak, że tylko publikuję posty i polegam na markach, ale wiem, że jest bardzo dużo opcji. Można naprawdę robić wiele rzeczy i nie trzeba się zamykać tylko na współpracę online, czy na można właśnie współpracę z pacjentami? Tak, mam na myśli właśnie bo współpracę. Bo właśnie o to Cię chciałam zapytać, jakby zmieniłaś bardzo też moje myślenie o takim modelu dietetyka i fajnie, że o tym zaczynasz mówić, bo myślę, że większości z nas wydaje się, że dietetyk po prostu ma swoją poradnię, tak jak mówiłaś, wysokie koszty wynajęcia lokalu, też nie wiesz, czy tam będą ludzie przychodzić. Reklama? I wiesz, szczerze mówiąc, ja nie mam pojęcia, jakbym otworzyła taki gabinet, jak się reklamować tak. jak to mieszczanie mieliby się dowiedzieć, że tam jesteś. Nie wiem, jak pozyskiwać klientów, pacjentów. Nie mam pojęcia, nie wyobrażam sobie tego. To Cię ogranicza do tego miasta. Tak. A internet w ogóle cię nie daje Ci żadnych tutaj ograniczeń. Ogranicza mnie tylko to, że robię to po polsku, ale... Ale na ten moment nie przeszkadza Cię to. Nie, ja tak lubię po polsku i chcę po polsku, dlatego wszystkie moje treści są po polsku, bo produkty też są skierowane po prostu na lokalny rynek, że tak powiem. Ale tak, ja sama na początku studiów myślałam, że to będzie gabinet, no bo nie widziałam innych opcji, innych dróg w ogóle. Nigdy Wam też tego nie pokazywało na studiach. Absolutnie, w ogóle nie było jakiegoś takiego przedmiotu, przedsiębiorczość czy coś w tym stylu. Uczyliśmy się totalnych pierdół. Żartowałyśmy sobie wcześniej, że na dietetyce była historia dietetyki. Tak, to jest najnowszy kierunek. Teraz będzie zmiana nazwy oficjalna. Tak. Historia dietetyki, badania z 95 roku. Tak, no bo na przykład to, co Ci mówiłam o aspartamie, że ja sama powiedziałam, ja sama powiedziałam w podcaście u mnie o słodzikach, że no aspartam może być rakotwórczy, bo ja tak miałam napisane w książce do dietetyki, więc jakby tego się nauczyłam i tak sama mówiłam, ale w kontekście ostatnich badań i analiz badań okazało się, że jakby aspartam jest bezpieczny dla zdrowia, są gorsze substancje. Może nie polecam spożywać Coli Zero codziennie, no ale okazało się, że aspartam nie jest szkodliwy, więc jakby śmiałyśmy się, że to jest historia dietetyki, bo wiedza absolutnie nie jest update'owana, nie jest aktualizowana i to mi strasznie przeszkadzało na studiach. Przede wszystkim brak rozmowy, brak tego, że możemy jakąś dyskusję w ogóle otworzyć na temat jedzenia, czy nie uczyli nas niczego praktycznego. Pokazać, że są różne drogi zdrowego jedzenia. Tak, no my byliśmy właśnie skierowani tylko na to, że mamy układać jadłospis, który się będzie zgadzał, ale ani tam nie było aspektów psychologicznych, które są bardzo ważne w kontekście odchudzania. Tam nie było mowy o zmianie nawyków żywieniowych, tylko była tabelka z dietą i tyle. Taka była rola dietetyka, więc nie dziwię się, że wiele osób ma klapki na oczach i tak postrzega dietetykę. Ja na pierwszym roku studiów wiedziałam, że na magisterkę na pewno nie pójdę. Wiedziałam, że to się skończy na tych 3 latach i więcej na pewno z tego nie ugram. I chodziłam na szkolenia po prostu do dietetyków, którzy pracują z realnymi pacjentami, a nie nauczyli się czegoś 30 lat temu i powtarzają te same slajdy, bo widać, że te slajdy są sprzed 30 lat. Chociaż nie wiem, czy wtedy były komputery. A nie, bo były takie nakładki, które się kładzie na slajd, takie drukowane slajdy. Takie. Dokładnie, więc to były slajdy sprzed 30 lat. Smutne, nie tak się zaśmiałam, ale nie wiem, raczej mi przykro. No, to jest przykre i właśnie przez to myślę, że dużo osób ma właśnie takie klapki na oczach, ale właśnie słuchając podcastów, czytając książki, jeżdżąc po świecie, patrząc na to, jak żyją inne osoby, okazuje się, że kurczę, można inaczej. I wydaje mi się, że taka moja otwartość i chęć próbowania nowych rzeczy sprawia, że poszło to w różne strony, no bo mogłam pomyśleć, że właśnie, że e-book to durny pomysł, no bo tak pomyślałam, ale sobie no dobra, spróbuję, jakby co mam do stracenia, tak? No ewentualnie mogłam stracić te 4000 zł, ale no mimo wszystko to jest i tak niska ryzyko cena. Jak na własną działalność, mimo tak, wszystko. Tak, to nie jest 100 000 zł, ale tylko 4000 zł, więc spróbowałam tego, spróbowałam warsztatów kulinarnych, które no
Wiem, że uczestnikom się podobały, ale no mi tak do końca to nie siadło. Po prostu nie, to nie jest coś, w czym się czułam dobrze, chociaż tak jak mówię, no wiem, że uczestnikom się podobało i mam ciągle prośbę o warsztaty kulinarne, ale no niekoniecznie. Też myślałam, że mogłabym prowadzić jakieś szkolenia i przekazywać moją wiedzę, ale jakby nie dietetykom, tylko zwykłym osobom, ale właśnie to wystawianie się na widok tylu osób tak w rzeczywistości, tyle stresu mi dostarcza, jak mam. Ale miałaś taką ostatnio. Tak, miałam prelekcję. Opowiadałam na wydarzeniu dla przedsiębiorczych kobiet o tym, jak zbudować własną markę i co to jest sukces. I ja tak strasznie to przeżyłam. A to jest duże wyróżnienie, że Cię zaprosili. Uważam, że to wow, super. Ja byłam też w szoku. W pierwszej chwili właśnie tak się ucieszyłam, że kurczę, naprawdę ktoś postrzega mnie jako osobę, która osiągnęła sukces. I później tak, super, jestem niby kobietą sukcesu, a nie mam co szpilek. Ja powiem? Co ja w ogóle, co ja, dobra, co powiedzieć, ale jak ja, co ja założę? Jak ja będę w ogóle reprezentować kobietę sukcesu, skoro właśnie ani nie mam garsonki. Przełamujesz stereotypy. Tak, ani nie mam garsonki, ani nie mam szpilek. Myślę, nie, ja to wykorzystam. Opowiem o tym, że sukces dla mnie jest tym, że mogę chodzić bez makijażu, mogę pracować w domu, w dresie, mogę wyjechać i będąc na wyjeździe mogę pracować. To jest dla mnie sukces. To nie jest 100 tysięcy na koncie. To w ogóle nie jest dla mnie wyznacznik sukcesu. A i markowe buty, jakieś piękne szpilki z czerwoną podeszwą. Jakby, ja nie uważam, że to jest złe. Dla mnie, jakby dla nie sukces... Nie jest konieczne. Sukces dla każdego może być czymś innym. Sukces może być tym, że masz świetne dziecko, które jakby Cię uszczęśliwia. Nie wiem, sukcesem może być dla Ciebie, nie wiem, zdobycie świetnej pracy w korporacji, bo zawsze ktoś o tym marzył, albo właśnie jakiś wyjazd. Jakby tak, sukces, albo przebiegnięcie maratonu. Na przykład, jakby my wyznaczamy i my mówimy o tym, co jest czym jest dla nas sukces. O tym trzeba pamiętać, a nie o tym, że sukces to jest właśnie mieszkanie w Warszawie, fajny samochód, drogi zegarek. Tak, dokładnie. Jakby od kiedy to jest sukces? Nie, sukces wyznaczamy my sami i trzeba o tym pamiętać, żeby nie oglądać się na inne osoby. No, ale wiesz, ale jest też ciężko. To, że ktoś ma własny biznes, nie znaczy, że to jest jedyny wyznacznik sukcesu. To nie jest dla każdego. To, że to ma też dużo plusów i jakby to już mówię teraz, że ale super, nie pracowałam sobie tydzień i chodziłam z Karoliną Sobańską po restauracjach w Poznaniu i robiłyśmy sobie gofry, to brzmi super, ale jest też bardzo dużo minusów. Z czym Ty się borykasz na co dzień? Największe minusy to jest to, że ja ciągle myślę o pracy. Teraz jak byłaś, to trochę mniej, bo to, że mam ludzi obok, właśnie jeżeli ktoś jest moim gościem albo jestem właśnie na wyjeździe, jakoś tak przełącza mi coś w głowie i nie myślę wtedy o pracy. Ale kiedy jestem sama, właśnie wstaję i mam taką zwykłą codzienność, kiedy rzeczywiście odpowiadam na maile, piszę do podopiecznych albo coś tworzę, czy tworzę nowe odcinki, czy tworzę treści, ciągle myślę o tym, co dalej, co zrobić znowu. Wieczorem czasami, jak nie posłucham sobie audiobooka, to trudno mi zasnąć, bo jakby mam takie galopujące myśli, co by tutaj zrobić, jaki nowy pomysł, o czym znowu napisać. Ale właśnie jednak czujesz tę presję i martwisz się o przyszłość? Jasne, że się trochę martwię. To byłoby super nierozsądne, gdybym się nie martwiła. Martwię się, że na przykład, nie wiem, wyłączą mi Instagram i internet i będę musiała iść do normalnej pracy. Ja też o tym myślę. A co jeśli ktoś usunie internet? Co jeśli, wiesz, wystarczyłoby, że ktoś, no dobra, no mam parę tysięcy osób na liście mailingowej i to jakby jest moja baza i ja zawsze mogę napisać do tych ludzi maila, ale jak ktoś by mi, nie wiem, usunął stronę, zhakował konto, no jakby muszę jestem trochę, o wiesz. Strony. No, coś słyszałam, jakby to mam takie myśli, jakby nie jestem takim, aż takim lekko duchem i zdaję sobie sprawę z tego, że nie wiem, może kiedyś to tak taki biznes online już nie będzie taki super, a może będzie, jakby trudno jest to przewidzieć. Wiem, że różne rzeczy mogą się wydarzyć, mam tego świadomość, ale staram się nie myśleć o tym cały czas, no bo no właśnie, jeżeli są osoby, które się tym by tak bardzo stresowały i codziennie o tym myślały, że wyłączą mi Instagram, nie będę mieć za co żyć, no to myślę, że już lepiej iść na normalnej pracy. Bo, tak, bo co miesiąc dostaniemy wypłatę, będziemy mogli spokojnie wrócić do domu i będziemy mogli spać spokojnie. A właśnie wracając do tych minusów, to właśnie czasami mam tak, że nie śpię spokojnie przez to, bo mimo wszystko się tym stresuję. No, inny minus jest taki, że jakby no, ciągle jestem w pracy, jak jestem w domu, bo tak nie wiem, kurczę, robię zdjęcie, to ja jestem w pracy czy nie, no bo ugotowałam sobie to śniadanie, ale robię zdjęcie, robię wpis. Czy to jest praca, czy nie jest praca? No bo ktoś by powiedział, że to nie jest. No ale tak, z drugiej strony... Tak, pytanie.
czy robiąc to, co lubisz, nigdy nie pracujesz, czy jesteś w pracy cały czas? No, ja myślę, że właśnie to jest to, że ktoś mówi się, że jeżeli będziesz robić to, co lubisz, nie przepracujesz ani jednego dnia. Moim zdaniem jest to zupełnie odwrotnie. Jeżeli robisz to, co lubisz, to jesteś w pracy cały czas. A nie uważasz, że minusem też jest właśnie to, że inni zakładają, że masz czas? Że ludzie nie podchodzą, że jeżeli jesteś w domu, to z założenia możesz odebrać coś z poczty, możesz podjechać, możesz tak coś zrobić. Tak jest, ale trzeba edukować znajomych i rodzinę, bo kiedyś tak było, jak wracałam do mamy i robiłam coś na komputerze, to ona się denerwowała, że siedzisz ciągle na komputerze tylko i coś tam robisz sobie, grasz na pewno, gdzie ja nigdy w grę nie grałam, no, ale siedzisz tylko na tym komputerze, jak przyjechałaś. A teraz moja mama wie, że, bo musiałam jej to powiedzieć, zwłaszcza, że no moja mama jest ze wsi, więc ona jakby nie do końca kuma te klimaty. Ale musiałam jej wytłumaczyć: mamo, ja w ten sposób zarabiam pieniądze, jeżeli siedzę na komputerze, to znaczy, że pracuję. I teraz jeżeli przyjeżdżam, to ona, to idziesz sobie popracować na przykład. Tak, nie musi tego rozumieć, ale szanuje to, że to jest praca i tyle. Tak, i tak samo ze znajomymi, trzeba ich edukować. To, że ja jestem w domu, nie znaczy, że nie pracuję. I jakby jestem, mówię im, dobra, nie mogę teraz, bo pracuję, trzeba być asertywnym i mówić po prostu o tym, że nie mogę, bo coś robię. To, że jestem w domu, nie znaczy, że nie pracuję. No moi znajomi żartują sobie z tego, że co ty robiłaś cały dzień, że siedziałaś w domu. No jakby ja to wzruszam ramionami na to. Wiem, że to są żarty takie przytyki, ale przede wszystkim trzeba rozmawiać z bliskimi i to tłumaczyć. Ja czasami łapię się na tym, że właśnie tego nie wyjaśniam, a potem się denerwuję, jeżeli ktoś tego nie rozumie. Ale właśnie to jest tak, że ty mieszkasz sama, więc masz może o tyle ten komfort, ale kiedy ja na przykład jestem w domu, to jak sobie tak pomyślę, że właśnie tutaj będę musiała wywiesić pranie, ale też masz to u siebie w domu, także trzeba wywiesić pranie, pójść do sklepu po coś, przygotować obiad, z psem zrobić jakąś tam rzecz, przyjdzie pan naprawić piec i tak, takie małe rzeczy wokół domu i jakby one są na tobie, dlatego że jesteś w domu, a finalnie jakby nie usiądziesz do tej trzeba pracy. Sobie zrobić listę zadań, po prostu to jest klucz. Ja staram się dzień wcześniej zapisać sobie, okej, jutro mam zrobić to, to, to i to. I staram się robić to na początku dnia. To dopiero jest mój system od niedawna, bo jakby staram się też wypracować sobie jakieś rozwiązania, bo wcześniej miałam tak, że dobra, niby coś robię, ale w międzyczasie właśnie pranie, sprzątanie, mija dzień i mi się wydaje, że nic nie zrobiłam. No tak. Bo coś tam popchnęłam do przodu, ale w sumie nic nie zrobiłam i miałam poczucie winy. I to jest kolejny minus, że ja mam ogromne poczucie winy, kiedy jestem sama w domu i tak dzień przecieka przez palce i ja niby nic nie robię, no bo tak naprawdę nie widać efektów mojej pracy. To nie jest tak, że ja siadam, zrobię 10 diet i mam pieniądze z tych 10 diet. No, większość pracy, którą ja wykonuję, nie przynosi bezpośrednio pieniędzy. Nagrywanie podcastu nie przynosi mi pieniędzy, wrzucanie postów na Instagram nie przynosi mi pieniędzy. Tak, pozdrawiamy właśnie godziny spędzone na nagrywaniu, ale to... Czym się różni podcast od audycji radiowej? Audycja radiowa jest płatna. No właśnie, może otworzymy jakąś tutaj... rozgłośnie. Tak, żeby na tym zarabiać, ale mówię, większość rzeczy, które ja robię, nie przynosi bezpośrednio pieniędzy i przez to mam takie poczucie winy, że nic nie zrobiłam. I jeżeli ja od rana mam zapisane, co mam zrobić, to po pierwsze, jak wstaję rano, to pod żadnym pozorem nie dotykam telefonu. On leży z boku. Też tak robię sobie jakąś herbatę, siadam, odhaczam przynajmniej jedną rzecz do zrobienia, później zjadam sobie śniadanie i jadę dalej. I dopiero kiedy mam zrobione najważniejsze rzeczy, wtedy dopiero biorę telefon do ręki. Bo zazwyczaj, kiedy ja w ogóle wezmę telefon do ręki, to tu tamto, tu niby jakiś mail... Przepadasz. Przepadam. To taka jest prawda. I trudno mi jest wtedy skupić się na jakiejkolwiek pracy. No ale no, to trzeba sprawdzać siebie i jakby mi to pasuje. Lubię wstać wcześniej i w ten sposób załatwić sobie ten. I wtedy mam takie poczucie, zwłaszcza takie odfajkowanie rzeczy. Dobra, zrobiłam to, to, to i to. Super. Tak, jakby... tak. Nawet jeżeli to są takie małe rzeczy. Ja też się na tym złapałam, że jak sobie wpiszę 10 takich drobnych kroków, to czuję się o wiele lepiej z tym, niż jakbym posunęła do przodu jakiś projekt, ale nie mogła go odhaczyć. Zwłaszcza, ale to jest psychologiczne. Zwłaszcza bardzo. Jak robisz duże projekty. Nie, znowu odnosząc się do tych diet. Nie jest tak, że wiesz, układasz kilka diet i właśnie masz pieniądze i super odhaczone, zarobione świetnie, tylko nawet tworzysz e-booka, jakby nie masz realnie codziennie efektu. Tak, tylko ten efekt jest po miesiącu. Zrobić e-booka. Tak, i jakby... Zrobione. No właśnie, dlatego dobrze jest mieć taką listę, którą codziennie sprawdzamy, bo mi to właśnie daje ten spokój ducha. Bardzo dużo czasu zajęło mi, nadal się tym denerwuję i stresuję, ale jest mi o wiele lepiej, o wiele większy mam komfort psychiczny, kiedy... wiem, że dobra, zrobiłam to, to i to, więc
projekt jest popchnięty, popracowałam i wtedy mogę spokojnie odpocząć, bo w innym przypadku ciągle właśnie jestem myślami w pracy. Ale masz godzinę, o której kończysz pracę? Że... Nie, właśnie to jest bardzo różnie. Jeżeli mam taki zwykły dzień, to jakby do wieczora robię coś związanego z pracą, jakby rano robię te najważniejsze rzeczy, a później, nie wiem, albo słucham też podcastów, coś sobie czytam, więc to też nie jest bezpośrednio związane z pracą, ale pośrednio, bo jakby muszę zdobyć wiedzę, no bo kto mi marketing i sprzedaż ogarnie, no muszę się tego jakoś nauczyć, więc to też postrzegam jako rzeczy do pracy i wyjście na trening, no ale zazwyczaj to jest 18 albo 19, jest dla mnie taką godziną, że po tej godzinie absolutnie już nie pracuję, po prostu. Bo... Trening Cię resetuje i potem odpoczywasz. Tak, tak. I wtedy już mogę, jest czas na oglądanie głupich filmików na YouTubie i oglądanie seriali i czytanie książek takich niezwiązanych z moim biznesem. Ale no zazwyczaj właśnie, kiedy jestem tak w domu i nie mam gości czy jakichś tam spotkań zaplanowanych, to jest tak, że do popołudnia po prostu. Ale też właśnie dlatego głównie, że tak myślę sobie, że powinnam pracować do tej 17-18. Mhm. Znowu to powinnam. Staram się nad tym pracować i... No ale tak. Siedzę sobie w domu i się, no kurczę, no to trzeba by popracować, tak? A nie szczególnie, tak, że siedzisz. Cały świat jest w pracy. Tak, cały świat jest w pracy. Chcesz wyjść gdzieś sobie na lunch z kimś, a nie masz, bo wszyscy są w pracy. Dosłownie jak z tymi wakacjami, że no, ty jak jesteś tam freelancerem i nie masz wokół siebie freelancerów, no to jest ciężko. Bo wtedy... Jest dziwnie. Tak. Masz poczucie winy, którego nie powinnaś mieć. Dokładnie. Ale trochę odeszłyśmy znowu od tego minusach tematu. O minusach rozmawiałyśmy w sumie. O minusach, a przed minusami to jeszcze czymś innym. Ale powiedz, masz coś do dodania a propos minusów? A propos minusów jest jeszcze to, że bo właśnie ta niestabilność finansowa. Ja mówię, ja sobie tą niestabilność finansową załatwiłam tym, że wiem, ile wydaję, wiem, ile zarabiam, wiem, ile potrzebuję, więc jakby mam takie względne poczucie bezpieczeństwa. Chociaż nie wiem, czy za miesiąc, czy dwa miesiące nadal będę zarabiać. Jakby nie mam umowy o pracę z nikim, więc nie wiem, czy będę dostawać te pieniądze, więc minusem jest ta niestabilność finansowa, ale jakby staram się z tym walczyć, tak właśnie stosując takie triki. Inna sprawa jest taka, że nikt nad tobą nie stoi i super jest to, że nie masz szefa, ale z drugiej strony ja sama muszę wymyślić projekt, sama muszę go zrealizować od początku do końca, sama muszę się zmotywować do tego i jakby trzeba mieć taki charakter, który... trzeba mieć dużo samodyscypliny. Bo dużo osób mówi mi, że o, ja bym nie mógł pracować z domu, muszę wyjść. A ja lubię to po prostu, mi to pasuje. Ale też są ludzie, którzy robią to, co Ty w cudzysłowie, ale pójdą do kawiarni. Na przykład, pracować. Jak mam zadanie, które... sprawia, że na samą myśl robi mi się niedobrze. Nie wiem, czasami mam takie rzeczy, że nie mam ochoty ich zrobić, to wtedy właśnie zabieram komputer i wychodzę, bo wiem, że w domu się nie skupia. Jak już tam siądę, zrobię, co mam do zrobienia i wtedy jest okej, więc dużym minusem jest też to, że no, nikt nad tobą nie stoi i nikt cię nie kontroluje, nikt cię też nie wesprze, nie powie ci, że dobra, super robota, dobrze to zrobiłeś, albo idź w tą stronę, albo w tamtą. Jesteś swoim własnym coachem. Tak, jakby to jest, z jednej strony to jest największy plus, bo robisz co chcesz, ale z drugiej strony moim to zdaniem to jest największy minus. Plus jeszcze taka mniejsza rzecz to ten niepłacenie faktur w terminie, które jakby, jeżeli jeszcze na przykład współpracuję online z kimś, no to okej, pieniądze są z góry, więc jakby ktoś tam płaci za tą usługę i za e-booki tak samo, więc to jest okej, ale gdybym polegała tylko i wyłącznie na właśnie takich zleceniach, że masz napisać jakiś tekst, albo masz właśnie stworzyć jakąś, nie wiem, post sponsorowany na bloga, no to wtedy dostajesz, wystawiasz fakturę po zrealizowanym zleceniu na zazwyczaj 30 dni albo 45 dni, więc tak to zazwyczaj wygląda. No i ta faktura jest zazwyczaj... Ja jestem dziwna, bo wtedy wiem, że nie mam, że wiem, że mam więcej pieniędzy, ale nie ma ich na koncie, więc potem jak one już wejdą, to jestem mile zaskoczona, ale że wiesz, weszły. To najpierw trzeba mieć jakieś oszczędności, no a tak, jeżeli no tak, ktoś wiesz, właśnie, wiesz, żyje tak na styk. No to wtedy to może być problematyczne, jeżeli polegasz tylko na tym. No ja na szczęście mam dywersyfikację źródeł dochodu, czyli jakby czerpię dochód z różnych źródeł, czyli właśnie i to są te diety, e-booki, czy te diety na stronie, czasami piszę jakieś teksty, czasami to właśnie są jakieś warsztaty, tak jak ostatnio z tych lunchboxów, więc po prostu są różne źródła, więc dzięki temu się też nie martwię. Ale no właśnie takie te niezapłacone faktury denerwują po prostu, że ktoś jakby nie szanuje totalnie
Twojej pracy i tego, że nie czuję się, że powinien Cię zapłacić, a ja się głupio czułam z przypominaniem. Tak, no, ileż można jakby... Ale bardzo pięknie zrobiłaś taką klamrę kompozycyjną, podsumowując, mówiąc o tej dywersyfikacji dochodów, bo uważam, że to jest bardzo ważne właśnie szczególnie w przypadku zawodów związanych z mediami społecznościowymi i z internetem, że jednak te strumienie dochodu zdywersyfikowane różne są ważne, ale powiedziałaś mi coś ciekawego ostatnio a propos tej zasadzie one thing, tak, że jakby o tej jednej rzeczy i w pierwszej chwili powiedziałam, ale jak to mam się skupiać na jednej rzeczy, skoro dywersyfikacja dochodu? Mm-hmm. Powiedz mi, na czym to polega. Ta książka dała mi bardzo dużo do myślenia, bo jeżeli właśnie patrzymy na inne osoby i widzimy, że ktoś robi szkolenia, pisze książkę, tutaj ma właśnie klientów i myślimy sobie, kurczę, ta osoba robi tyle rzeczy, a ja totalnie nie ogarniam. I znowu łapiemy stos rok za ogon, a jeżeli łapiemy ten stos rok za ogon, no to tak naprawdę robimy wszystko i nic. A przeczytanie książki The One Thing, i akurat to jest jedyna, pochwalę się, jedyna książka, którą przeczytałam po angielsku, nie wiem, jakoś ciężko mi idzie czytanie po angielsku, ale ta była chyba tańsza była po prostu po angielsku i sobie ją kupiłam, moja oszczędność. Tak, ale polecam bardzo tę książkę. No i tam było napisane, żeby skupić się na jednej najważniejszej rzeczy i być asertywnym. Znowu, przychodzi do Ciebie znajomy, który Ci proponuje super świetny projekt, no ale musisz się zastanowić, czy ten projekt przybliży Cię do Twojego celu. Jeżeli Twoim celem jest na przykład właśnie napisanie książki, no to nie możesz się na wszystkie wyjazdy, na wszystkie konferencje zgadzać, bo Trzeba umieć rozmawiać. Tak, pisanie książki odwleka się w czasie, ty masz mniej motywacji i jakby to tak, i wiesz, i czujesz wtedy, że ani nie robisz tego dobrze, ani tamtego, więc ja uważam, że dobrze jest skupić się na jednej rzeczy. Ja mam bardzo dużo pomysłów w głowie, które chciałem zrealizować, ale biorę sobie na tapetę jedną rzecz i ją realizuję. Tylko no, to też nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień, bo jakby dzięki temu, że stworzyłam sobie te e-booki, one są na stronie, stworzyłam sobie też te diety, które można sobie kupić na 4 tygodnie, one też są na stronie. Mam jakieś tam źródło pasywne, źródło przychodu, ale to też nie jest pasywne, no bo musiałam to stworzyć. Mhm. To nie jest tak, że te pieniądze sobie same właśnie przypływają, więc to jest ta dywersyfikacja, ale z drugiej strony, kiedy coś robię, jakiś projekt, to wszystkim innym rzeczom mówię nie. Bo jeżeli mówimy zbyt wielu rzeczom tak, no to wtedy... się to bardzo rozdrabniamy i mamy chaos w pracy. Dokładnie. A ja... dobrze jest mieć swój cel i swój priorytet, bo wtedy, jeżeli ktoś nam coś proponuje, to wiemy. Zadajemy sobie pytanie. Nawet jeśli jakaś propozycja nas ekscytuje, to mówimy nie. Nie mogę, bo robię właśnie teraz to. Nie mogę Ci w tym pomóc. No bo jakby to, że komuś coś odmawiamy, to nie znaczy, że nie wiem, jesteśmy niemili albo nie chcemy czegoś zrobić, tylko no, w tym momencie dla nas ważniejsza jest inna rzecz. I właśnie skupianie się na tym właśnie the one thing, na naszej jednej ważnej rzeczy sprawia, że możemy realizować tak naprawdę więcej i realizować te rzeczy, które są dla nas ważne, a nie które ktoś mówi, że powinny być dla nas ważne. Jakby bardzo mnie mało interesuje, co ktoś mi mówi, że powinno być dla mnie ważne, że powinnam na przykład właśnie na wydarzenie pójść w szpilkach i jakoś tam ubrana, albo że powinnam codziennie się malować. Jakby jakby ja nie czuję tego, więc nie będę tego robić. To powiedz mi na koniec w takim razie, jaka jest Twoja one thing, nad którą teraz pracujesz, jeżeli możesz to zdradzić? To jest jeden tajemniczy projekt, który w sumie nie chcę. Zazwyczaj mam tak, że jeżeli nad czymś pracuję, to mówię o tym, tak jak właśnie było z e-bookami. Wiem, że tworzę tego e-booka i pokazywałam taki trochę insight do tego. Ale jest właśnie teraz... Tylko Ci mówię, że ten odcinek będzie publikowany w połowie lipca. W połowie lipca? To nie, to myślę, że to jeszcze się nie wydarzy. Wiem, że to dużo, myślę, że to będzie kilka miesięcy pracy, ale to będzie produkt dla... dietetyków, więc to nie będzie dla tak jak e-booki. Więc to mam taki jeden pomysł i myślę, że na nim się skupię, jak będę teraz już miała czas. No, ale no, wolałabym akurat o tym projekcie nie mówić. A tak mówię, wybieram sobie jedną rzecz, pomimo tego, że mam jeszcze kilka pomysłów. Robisz i tak 10 rzeczy wokół tego, pamiętajmy. Tak, nie jest tak, że robisz tylko to. Tak. No, jakbyś tam posty na Instagram i podcasty gdzieś tam są z boku i powstają, ale będę się generalnie skupiać głównie na tej rzeczy, o której gdzieś tam za kilka miesięcy się może dowiemy. No. A prywatnie? Szukujesz coś ciekawego w życiu?
Generalnie ja to tak właśnie idę z nurtem i co się wydarzy, i bardzo dużo rzeczy się teraz zmieniało, decyzji właściwie co do tego, co będzie się działo w przyszłości. W najbliższej przyszłości wybieram się na wyjazd rowerowy, ale to będzie początek lipca, więc już będzie po wyjeździe rowerowym. Było minęło. Tak, było, już jestem po, mam nadzieję, że wrócę żywa z tego, bo ja na rowerze nie jeździłam już pół roku, więc mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie. Ale generalnie chciałabym spędzić zimę poza Polską. To jest mój główny cel. Nie znoszę zimy w Polsce. W tym roku byłam w domu styczeń, luty i praktycznie nie wychodziłam. Jakby można dostać depresji. Mhm. Poważnie można dostać depresji. To jest też ogromny minus, bo gdybym wychodziła do ludzi, tak, to może byłoby lepiej. A ja siedziałam w domu, też nie chciałam, bo była brzydka pogoda. Więc za cel postawiłam sobie spędzić zimę poza Polską, ale nie wiem, jak to będzie. To też zależy od ludzi wokół, od tego, jak potoczą się różne moje projekty, ale mam nadzieję, że po świętach Bożego Narodzenia polecę do Singapuru i tam... Rozpoczniesz swoją podróż. Rozpocznę podróż. Mam nadzieję, że tak wrócę tak na początku maja albo pod koniec maja. Zobaczę jeszcze, ile uda mi się odłożyć pieniędzy na te wyjazdy, więc zobaczymy. Mam nadzieję. Trzymajcie kciuki, żeby udało mi się zobaczyć właśnie tam Indonezję, Malezję, Singapur i jakieś takie różne kraje. Zobaczymy. Tak jak mówię, idę z tym, co daje życie. W takim razie, żeby nasi słuchacze mogli być na bieżąco, to gdzie mogą Cię znaleźć? Głównie jestem na Instagramie owsiana.pl, tam jest mnie najwięcej, tam codziennie staram się wrzucać ciekawe story z tego, co gotuję albo jakie robię zakupy, więc takie bardzo lifestyle'owe. Nagrywam też podcast, głównie chyba dzięki Tobie, bo ja rok temu nie miałam pojęcia, co to jest podcast, dopiero Ty mi o tym powiedziałaś i od tamtej pory zaczęłam słuchać podcasty i zamarzyłam. Mogę być jego matką chrzestną. Jesteś jego matką chrzestną. Zazdrościłam Ci tego podcastu tak strasznie, że zaczęłam nagrywać swój własny. No ja gadam głównie o dietetyce, ale też mam takie tematy jak Ty. Trochę zero waste jest, trochę ekologii, więc podobny klimat. Podcast nazywa się Owsiana Podcast, no i na blogu www.owsiana.pl można mnie też znaleźć. W takim razie zapraszamy tam wszystkich i ja w imieniu naszych słuchaczy trzymam za Ciebie kciuki i życzę Ci cudownego wyjazdu, ale przed tym sukcesu tajemniczego projektu. I dziękuję Ci, że byłaś moim gościem. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. No, pa, pa. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeszcze raz odsyłam Was do naszej pierwszej rozmowy dla wszystkich fanów zdrowia, zdrowego odżywiania i oczekujących porad dietetycznych. Czekam jak zawsze na Wasze opinie, na Wasze wrażenia w komentarzach pod podcastem na YouTubie oraz na moim Instagramie Karolina Sumańska Podcast, gdzie na bieżąco repostuję Wasze screenshoty, Wasze stories. Rozmawiamy sobie o kolejnych programach, zadajecie pytania moim gościom, także ta interakcja tutaj jest naprawdę bardzo intensywna i bardzo się z tego cieszę, że mamy takie miejsce dla siebie w sieci. Przypominam też, że podcastu możecie posłuchać na iTunesie i na Spotify. I jeżeli słuchacie na iTunesie, to mam do Was ogromną prośbę. To zajmie Wam dosłownie kilka chwil. Chciałabym, żebyście wystawili temu podcastowi ocenę oraz napisali kilka słów recenzji. Mnie to bardzo pomaga, to promuje podcast i sprawia, że te ważne moim zdaniem treści docierają do szerszego grona odbiorców, a na Spotify możecie ten podcast zaobserwować. Tak samo w przypadku YouTube'a, jeżeli słuchacie na YouTubie, a nie jesteście subskrybentami, to zachęcam i też możecie kliknąć w dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienie, że pojawiła się nowa treść. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i zapraszam już za tydzień w każdy poniedziałek. Do usłyszenia.